Małgorzata Subotycz, witam w rozmowie Dnia Rzeczpospolitej. Moim dzisiejszym gościem jest Józef Orzeł. Dzień dobry. Poseł pierwszej kadencji. Pierwszej kadencji Ale Porozumienia Centrum. Nie w tej sprawie się spotykamy. To już minęło. A nie był pan Porozumienia Centrum do końca. Do końca nie, ale chociaż przeszedł do 3/4. Pan do klubu. Do klubu liberalnego. Czyli do Donalda Tuska. Też. Mhm. Ale w tej sprawie się spotykamy. Jest pan też członkiem najwyższej loży Roninów. Tak, szczególnie, że jest dwuosobowa. Mhm. Z Rafałem Ziemkiewiczem. Czyli jest pan, jakby to powiedzieć, połówką niższy. Tej loży. Jestem w tej najwyższej loży. Mhm. No na pewno jest pan niższy. Co to właściwie jest? Brzmi tak dosyć intrygująco, jakaś masoneria, co to jest? Tylko taka dwuosobowa? Na masonerię jesteśmy za biedni. Kiedyś, za dobrych czasów, czyli 5 lat temu, Rafał Ziemkiewicz wydał jakąś książkę i wydawnictwo postawiło mu śniadanie w restauracji, na które zaprosił kolegów i przyjaciół i zgadało się, że nudno jest. Nudno. W życiu po 16 jest nudno. Nad prawicy i że trzeba coś zrobić, a ponieważ opowiadałem, że w tym Porozumieniu Centrum, co właśnie pani raczyła wspomnieć, też było nudno po 16 i... Dlatego pan przyszedł do tego klubu liberałów, tak? Rozrywką. Tam rzeczywiście nawet od 8 rano, no od 9 było bardzo wesoło, ale było tak, że na prawicy życie salonowe nie kwitło, ani towarzyskie, a powinno, bo to jest jeden ze sposobów integracji ludzi i środowisk. Znaczy, przepraszam, pozazdrościliście salonowi związanemu z Adamem Michnikiem, tak? Takich ambicji byśmy nie mieli. Parę razy w życiu do tego salonu należałem. To prywatkowe życie było wesołe. To jest okej. A tu raczej nie chodziło tylko o prywatkowe, a raczej o to, żeby można było sobie pogadać, żeby posłuchać jakiegoś mądrego człowieka, albo obejrzeć jakiś dobry film, albo żeby ktoś nam opowiedział o dobrej książce. Czyli troszeczkę poważniejsze to jest. To nie wyklucza obecności baru w klubie, co jest rzeczą ważną, konieczną i zbawienną. I istniejącą z tego, co wiem. W umiarkowanym stopniu, ponieważ ta prawica jest biedna i dużo w tym barze, za długo nie może tam postać. Ale jakoś wiążemy koniec z końcem. Mhm. Dobrze, ale skąd nazwa? Rafał wymyślił klub i Rafał wymyślił nazwę. To Ronin, klub Ronina. Tak, Ronin to jest człowiek, który w tradycji japońskiej, samuraj, który opuścił pana. Albo pan go opuścił. Czasem, bardzo rzadko właśnie pan opuścił. Na przykład przez zejście z tego świata, a czasami przez to, że pan przestał być człowiekiem honorowym. Wtedy jego samuraje też tracili honorową zdolność. Albo pan go wyrzucił. Albo pan go wyrzucił za coś tam. Mhm. Oczywiście, przecież to jest ta lepsza wersja, w której porządni samuraje zostali opuszczeni przez swojego pana, a nawet przez swoich dwóch panów. I to jest środowisko, bym powiedział, postpisowskie, które ma wielki sentyment do braci Kaczyńskich, a równocześnie odeszło z polityki albo się z polityką pisowską nie zgadza. Czasami na przykład dlatego, że stoją jeszcze bardziej przy ścianie z prawej strony niż PiS, a czasami z innych względów. No, a kto na przykład z takich? Z prawej strony to co i stała Gazeta Polska z Tomkiem Sakiewiczem. Mm. Teraz mi wygląda na to, że to chyba ja jestem człowiekiem o najbardziej umiarkowanych poglądach w tym klubie, ale się z nimi specjalnie nie zgadzam. Największy liberał wśród Roninów, tak? Niespecjalnie tak się z nimi noszę, ponieważ ja pełnię funkcje organizatorskie w tym klubie. A czy to ma być taki antysalon właściwie? Tak to nazywa Rafał Ziemkiewicz, który tak, pod taką nazwą, jak pamiętam, prowadzi to samo w Rzepie, w telewizji rzepowej, pod taką nazwą. Nie, to ma być salonik, to ma być klub. To znaczy mnie Adam Michnik nie męczy, więc dla mnie ważne jest, żeby ludzie, których lubię i z którymi trochę przeżyłem, a także zupełnie obcy mogli się spotykać, a także ważne jest, żeby do tego klubu staroci, bo w końcu ja już jestem w wieku emerytalnym,
przychodzili też młodzi ludzie i zaczynają przychodzić. Ważne też dla mnie jest to, żeby relacje z tego klubu ukazywały się, jeśli jest zgoda na to osoby, gościa, który występuje, bo to od niego zależy. I w tej chwili już chyba w trzech miejscach ukazują się relacje z klubu. Mamy swoją stronę, ale ona jest nieżywa, ponieważ dziennikarze w klubie stanowią ponad połowę tego klubu i najwyraźniej nie w klubie realizują się, znaczy w klubie się realizują, ale nie na stronie klubowej. Także na stronie klubowej nikt nie chciał pisać. Jest www.ronin.pl, ale to kompletnie nie działa. Ale w założeniu, z tego co pamiętam, miał być to dość elitarne. Salonik, antysalonik. Chyba... Albo ewoluujemy, albo coś się nam zmieniło. W każdym razie teraz wystarczy, że ktoś przyjdzie do mnie bądź do Rafała i uzyska zgodę na przyprowadzenie swojego jakiegoś znajomego i już mamy o jednego członka więcej. W tej chwili na liście. Ale jest jakiś test na prawicowość poglądów? Nie ma. Testem jest to, że wiem, kto do mnie przychodzi. Jeżeli on mówi, że chce kogoś przyprowadzić, to wystarcza. Te testy nie są potrzebne, aczkolwiek z drugiej strony pojawiają się różne rzeczy w tym klubie, bo ostatnio jeden z gości, którego nie znam zresztą, ale najwyraźniej jest na liście, opowiadając o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, mówił o tym per imperializm amerykański. Więc dawno czegoś takiego nie słyszałem. Aha. To myśli pan, że on od Millera przyszedł? Bliżej jest od krytyki politycznej, bo to jest na Świętokrzyskiej, a oni są też na Świętokrzyskiej, to trochę z Nowego Światu. Najwyraźniej chyba się nie pomylił, ale może się przeszedł. No, ale to absolutnie nam nie przeszkadza, także mamy swoich dziwaków w klubie, także wszystko jest jak trzeba. A wśród znanych osób, kto tam jest? Ze znanych osób? Znaczy mamy jeden kłopot, mianowicie mamy bardzo dużo polityków prawicowych, których bardzo lubimy, ale oni nie mogą być członkami klubu, dlatego że przyjęliśmy taką zasadę, że czynny polityk nie może być członkiem klubu. Może być gościem, może przyjść do nas, żeby nam coś opowiedzieć. No i kogo właściwie? Teraz wrócimy do tego wątku. To już istnieje 4 lata, spotyka się co tydzień w poniedziałek klub, w związku z czym gościliśmy już ponad 200 osób. Więc pewnie wszystkich ministrów z rządu Kaczyńskiego, ale też paru ministrów z rządów Tuska też się zdarzyło. Jestem ciekawa, kto? Był pan minister. No, Zdrojewski tak, był bodajże. To nie jest, może nie chcieliby tego usłyszeć, ale był minister Zdrojewski, był minister Czuma. Także było paru wiceministrów z tamtego rządu. Wiceministrowie często zdarzają się, jak ludzie pracowici. Ale kłócicie się tam bardzo? To jest klub, więc niespecjalnie się kłócimy. Bitwy żadnej nie było? Właśnie, fizycznej rozprawy nie było, natomiast czasami bywa ostro, ale to jest jednak klub bardzo prawicowy, więc jak zjawi się jakiś imperializm amerykański, to uprzejmie proszę, żeby dać mu wyjść spokojnie i to nie od razu, także niech skończy mówić, co chce. Jednym z członków, to takim stałym bywalcem klubu Ronina, był Maciej Rybiński. Tak, i był jedną z ostoi klubowych. Jak na początku, jak zaczynaliśmy, to było tak, że przyszło chyba ze 150 osób do dość ciasnego lokalu. A potem zaczęła się ta liczba dość szybko zmniejszać i tak się ustabilizowała przy 50 i wtedy zacząłem rozpoznawać ludzi. I było tak, że Maciek Rybiński z żoną Krysią Grzybowską i córką Olą bywali zawsze. Co do córki nie jestem pewien, ale Maciek z Krysią zawsze. I właśnie o Macieju Rybińskim i nagrodzie z nim związanej w drugiej części rozmowy. Dziękuję.